Cześć i czołem, witamy w kolejnym odcinku. Po krótkiej przerwie. W sumie ostatnie bieganie, tak żebyśmy coś nagrywali, to były Gorce. Tak jest. I Bieszczady. W Bieszczadach. Jeszcze Bieszczada byliśmy. To no, kiedy to było? Miesiąc temu. Dwa prawie. Leci czas. Masakra. Dzisiaj jesteśmy z powrotem na naszych ulubionych beskidzkich szlakach. Pobiegamy sobie dzisiaj pasmem Jaworzyny. Tak jak myśleliśmy na temat takiego hasła przewodniego tego odcinka i doszliśmy do wniosku, że fajnie będzie pogadać na temat treningu mentalnego. No to jest jednak ważny aspekt w bieganiu, w kolarstwie i ogólnie w życiu. Szymon Polak. Tak jest. A w związku z tym, że cały czas leży bardzo dużo śniegu i już mamy dość tego śniegu i ja przynajmniej wiem, że dzisiaj będzie sporo wyzwań takich mentalnych, treningu bardziej siłowego niż faktycznego biegania, więc będzie to bardzo dobra okazja do tego, żeby pokazać, w jaki sposób praktycznie możemy sobie po prostu wzmocnić naszą głowę. Jedziemy? Jedziemy. Tak jest. Jeśli chcecie sobie poczytać na temat treningu mentalnego, to jest w opisie link do posta na blogu, który opublikowałam niedawno na temat właśnie metod, jak wzmocnić sobie głowę. Więc dzisiaj to będzie taka gadka luźna raczej, spontaniczna, a jakbyście chcieli mieć to wszystko zebrane w jednym miejscu, to odsyłam was na bloga. Zbliżenie na buty, zbliżenie na czoło, uśmiech. Powiedz mi, Szymon, co jest dla ciebie ważne w treningu mentalnym? Jedzenie po bieganiu. Dlaczego? No bo wtedy mi w głowie łatwiej biec. Jak wiem, że jest ciepła kawusia w aucie i ciasto. Jest ciasto pani Ewy. Najlepsze, jakie może być. Z ananasem jest pycha. Tak? Puchę, no. Niebo w gębie. Tylko muszę sobie znowu będzie się olewem śmiać. Miałem opaskę do bieganu. A miałeś, mi się to cały czas zdarza. Dzisiaj dołącza na bieganiu również Bartek. Cześć. Z którym poznałam się przez YouTube'a. Dokładnie. Tak więc YouTube nie tylko jest, że tak powiem, wymianą merytoryki, ale też bardzo fajnymi znajomościami, co nie? Czy ja wiem, czy fajnymi? No ej! Teraz idziemy, poczekamy na Szymona, który Szymon, miał... Szymon biegnie. Szymon biegnie, my idziemy. Plan jest taki, żeby zaliczyć dzisiaj Jaworzynę. Chłopaki lecą na 15 km z powrotem tutaj na Czarny Potok, a ja potem skakuję na żółty szlak, no i robię 30, więc dzisiaj to może być ciężkie z tym śniegiem, nie? Może być. Zapytałam się ciebie na początku, co robisz, żeby wzmocnić swoją głowę, to powiedziałeś, mam córkę. Powiedz mi, co masz na myśli, bo to jest bardzo powszechne, my, biegacze amatorzy, plus posiadanie dzieci, rodziny. Dlaczego to jest trening mentalny? Wydaje mi się, że każdy rodzic będzie wiedział, o czym mówię. Nie trzeba tego wyjaśniać nawet. Co sugeruje, że to jest pogodzenie obowiązków, niedospania? Tak, tak. Trzeba wszystko wcześniej zaplanować. To nie jest takie wychodzenie jak dawniej, że biorę plecak i wychodzę. Czyli myślenie o mniejszej istocie, o całej rodzinie, plus jeszcze o sobie, tak? Dokładnie. Przyleciałeś? Tak. Tak jest. Co mam ci powiedzieć? Nic. Okay. Możesz biec. Mogę biec? Tak. A dla ciebie co jest treningiem mentalnym? Bo wiesz co? Nie wiem. Zaczęłabym od tego, żeby włączyć zimną kalkulację i myślenie, czyli zapisuję się na bieg taki i taki, albo wybieram się na wycieczkę biegową taką i taką. Będą trudniejsze momenty, bo będzie na przykład śnieg po kolana, będzie zła pogoda i to jest potrzebne, ale też nie warto się nastawiać, że to jest tylko i wyłącznie cierpienie, bo odbiera nam po prostu radość. I treningiem mentalnym jest ta zimna kalkulacja. Okej, jest pewien dystans, jest pewne wyzwanie, ale też włączmy w to radość, ciekawość tego wszystkiego, bo inaczej no po co robić takie rzeczy? One nie mają nas uszlachetniać, że przebiegnę jakiś dystans, wycierpię się. Fajnie, że to będzie elementem, ale to nie jest na wyłączność. Więc zacznijmy od tego, żeby usiąść na spokojnie i zastanowić się, co my z tego biegania tak naprawdę chcemy, co nam to daje, czy robimy to jako formę katarzis, czy raczej z ciekawości, z radości, z pasji, bo to nam da ten silnik napędowy do działania, no bo
po co robić coś, co po prostu nie sprawia nam frajdy. Szymon, nie sądzisz też, że trening mentalny to takie nauczenie się reagowania w momencie, kiedy coś nie idzie po naszej myśli, kiedy jesteśmy skłonni do paniki? Co o tym sądzisz? No według mnie to właśnie o to chodzi, że my na treningu milion rzeczy poszło nie tak i wtedy mamy te zawody, ten start i wtedy wiemy, okej, to się wydarzyło, wtedy wiem co robić. Po prostu mamy automatyczną odpowiedź na konkretne zagrożenie jakby. Okej, ale nie jesteś w stanie przygotować się do każdego zagrożenia. No nie, jakby trzeba mieć, to jest zimna kalkulacja tak naprawdę. Możemy się przygotować na 90%. Mhm. I nagle ci miś wybiegnie i jesteś zamrożony i nie wiesz co robić. No okej, ale możemy już przetestować nasze reakcje. Okej. Czyli że wiesz, że biegniesz, nie wiem, brakuje ci wody. Jak zareagować w momencie, kiedy mamy jeszcze X do przebiegnięcia, a nie mamy wody. Okej, gdzie jestem? Tu i tu. No czy tak, mądrzej będzie, wiesz o co chodzi? Wiem o co chodzi. No. Ale może ci się wykrzaczyć zupełnie co innego na zawodach, ale zostanie ci ten taki schemat, okej, stop, pauza. Jaki jest kolejny krok? Tak, takie zatrzymanie się i przemyślenie, jakby jakie mam opcje i co będzie właściwe po prostu. No, dokładnie. Nie powadanie w panikę po prostu, że ojej, nie mam wody, co zrobię, koniec, dzwonię po GOP. Czyli kolejną taką radą to jest sprawdzenie swoich reakcji na to, jak coś nie pójdzie po naszej myśli, po prostu na treningach. No tak, no trzeba przecierpieć, trzeba wziąć czasami za mało wody, niecelowo oczywiście, żeby wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Zgadzam się. Wtedy jesteśmy twardzi. Tak jak ty. Jak ja oczywiście. Właśnie odstawiłam chłopaków. Oni lecą już niebieskim szlakiem, a potem ze Słotwinami zielonym skręcają na Czerny Potok. A ja lecę żółtym szlakiem w stronę Jaworzynki, a następnie zrobię taką pętlę aż na górę parkową i z góry parkowej polecę na Czerny Potok. Więc zostało mi jeszcze 17,5 km. Zobaczymy jak pójdzie. Warstwa śniegowa nie jest taka najgorsza, więc mam nadzieję, że pójdzie w miarę. Okej, okay. Ale wracając do tematu treningu mentalnego, chcę jeszcze podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Mocna głowa to głowa pewna siebie. Nie zrozumcie mnie źle. Tu nie chodzi o to, żeby być butnym, żeby być zawsze mieć rację. Tu chodzi o to, żeby mieć pewne rzeczy przetrenowane, przećwiczone, żeby zbudowała nam się taka pewność siebie bez względu na to, co się wydarzy, dam sobie radę. I nawet dzisiaj ja byłam przygotowana mentalnie na to, że może być śniegu po kolana, że trzeba będzie zawracać, mam stóp tuty, mam rękawiczki, mam dodatkowe picie, jedzenie, więc ja się przygotowuję. I mocna głowa to jest głowa przygotowana, głowa przetrenowana w wyjściach awaryjnych. Lepiej nosić niż się prosić. Czyli jeżeli wybieracie się na przykład na długie wybieganie w zimie, ono działa dodatkowo pozytywnie mentalnie, mimo tego, że możecie mieć strasznie dość. Przeora was to fizycznie, te warstwa śniegu, lodu i często to ma niewiele wspólnego z bieganiem. Ale to, ile zyskacie mentalnej takiej pewności, że okej, jeżeli ja tu dałam radę, to ja sobie już na tych zawodach poradzę. I ja często mam takie flashbacki. Na Łękowynie była masa błota, widoczność zerowa i w ogóle jedna wielka zabawa. To miałam takie poczucie, bez względu na to jak jest, to przynajmniej nie mam śniegu do pasa, jak miałam na Hali Łabowskiej tam z 2-3 lata temu, gdzie utknęłam i robiłam 1 km 20 minut. Więc to też jest potrzebne i to buduje właśnie taką pewność siebie. No tak. To było czystym butem. Ważnym elementem treningu mentalnego, według mnie, jest przygotowanie sobie takiego czegoś, co nam poprawi nastrój, co doda nam energii w momencie kryzysu. Ja wiem, że u mnie to są słuchawki i ulubiona playlista. Co jeszcze? Jakiś ulubiony batonik? Nie wiem. Często ja tak mam na zawodach, że jak już nie wiem, czuję tak, że mam kryzys, mówię nie, biorę się w garść, to odwracam sobie czapkę na drugą stronę. Jakiś ulubiony, no nie wiem, coś takiego, co nas pobudzi, co fajnie nam się skojarzy, może jakiś element, jakaś bransoletka, więc trenowanie się w takich pozytywnych myślach, raczej opiekowanie się sobą, a nie walczenie, że ultra to trzeba walczyć, walka ze sobą i tak dalej. No ma to swoje elementy, ale przede wszystkim najważniejszym jest to, żeby móc ze sobą współpracować, bo jak ze sobą nie współpracujemy, to wyobraźcie sobie, że walczycie ze swoim, nie wiem, bólem, nie chce mi się i jeszcze walczycie ze sobą samym. To się nie uda. Czekaj, czym są huzary? Czyli są huzary, moment, są huzary
Teraz polecimy sobie... Anyways, jesteśmy na Huzarach i lecimy już w stronę Krynicy i sądzę, że jest to dobry moment, żeby powolutku się pożegnać. Słuchajcie, reasumując, trening mentalny. Trening mentalny to jest trening codzienności. Codzienności, która nas zaskakuje różnymi sprawami i chyba akceptacja tego, że nie jest tak, jak sobie wymarzyliśmy, bardzo pomaga. Ja osobiście wierzę w coś takiego, że jeżeli podążamy tą swoją drogą i żyjemy w zgodzie ze sobą, ze swoim charakterem, ze swoimi aspiracjami, ze sobą, to bez względu na to, co się dzieje, to jest to wpisane w pewien plan, który jest dedykowany nam. Podobnie jest na bieganiu. Może się okazać, że zaboli was kolano, zaboli was mocniej, albo skończy się woda, opadniecie z sił. To wszystko są przeszkody, ale te przeszkody możemy patrzeć jako na coś naturalnego, coś, co my jesteśmy w stanie przezwyciężyć. I tego wam życzę. Tego wam życzę w codzienności, w treningu, żeby mieć tą wiarę w siebie, która jest pielęgnowana na treningach, na docenianiu swojego wysiłku, na byciu dumnym z siebie, ze względu na to, co robimy, jak robimy i że po prostu cieszymy się z tego, jak jest. I może nie jest idealnie, ale to jest nasza rzeczywistość. Tak więc słuchajcie, tym oto górnolotnym stwierdzeniem trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym wideo.